Przyjęcie programu ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla miasta Krakowa pod nazwą Krakowski Program Małej Retencji. Bardzo proszę, druk numer 1388, pani dyrektor Ewa Olszowska-Dej. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Projekt uchwały, który dzisiaj jest przedstawiony Szanownemu Państwu, dotyczy wprowadzenia Krakowskiego Programu Małej Retencji Wód Opadowych. Program ten powstał w wyniku współpracy Przewodniczącego Komisji Rady Miasta Krakowa, pana Wojciecha Wojtowicza i Wydziału Kształtowania Środowiska, a dotyczy on określenia zasad przyznawania dotacji dla mieszkańców, którzy będą mogli instalować na swoim terenie systemy do gromadzenia oraz wykorzystania wód opadowych. Wysokość dotacji została określona w tym programie na kwotę nie większą niż 5000 zł. Jest to mniej więcej około 50% kwalifikowanych kosztów takiego nowego systemu. Ten system, który chcemy wprowadzić od przyszłego roku, znaczy możliwość ubiegania się o dotacje na instalowanie tego typu systemów, jest niezwykle korzystny z wielu powodów. Między innymi z uwagi na to, że będzie on powodował pewne ograniczenia w odprowadzaniu wód opadowych do odbiorników, co jest szczególnie istotne w przypadku nawalnych deszczy, oraz kwestia powtórnego wykorzystania tych wód jest również bardzo istotna z uwagi na kwestię oszczędności wody pitnej. Taką wodę zgromadzoną w wyniku tego zainstalowania tego systemu będzie można wykorzystywać na przykład do celów gospodarczych, do podlewania działki czy do mycia samochodu, do celów bytowo-gospodarczych, takich jak na przykład spłukiwanie sanitariatów, pranie, sprzątanie. Także jest to bardzo korzystny system. To tyle. Dziękuję. W tej sprawie nie mamy żadnej opinii komisji. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Pan radny Szymański, bardzo proszę. Szanowni Państwo, mam dwa pytania. Po pierwsze, czy taki program gdzieś w Polsce, w jakiejś gminie był już realizowany podobny? Proszę. To proszę o odpowiedź. Natomiast drugie pytanie jest takie, czy macie Państwo pomysł, jak ograniczyć możliwość wykorzystywania tych środków przez osoby, które chcą po prostu oszczędzić na podlewaniu trawników? Bo są obszary w Krakowie, które są zagrożone powodzią. Myśmy o tym rozmawiali na komisji. Jak spowodować, żeby ten program trafiał do tych miejsc, gdzie te środki są po prostu potrzebne? Nie osobom indywidualnym, tylko tym, którzy są zatapiani. Proszę. Dziękuję. Pan się zapytał, pani odpowie albo nie odpowie. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Sekundkę, pani dyrektor. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie. Bardzo proszę, pani dyrektor. To znaczy tak, odpowiem na pierwsze pytanie, czy gdzieś takie systemy zostały zainstalowane. Szczerze mówiąc, ja nie słyszałam, nie wiem, czy były stosowane przez inne gminy, więc tutaj nie odpowiem panu na to pytanie. Była, tak jak to panu, jak mówiłam na wstępie, inicjatywa przewodniczącego Komisji Infrastruktury, pana Wojtowicza i naszego wydziału. Natomiast nie kierowaliśmy się tym, co się dzieje w innych miastach. Natomiast jeśli chodzi o to, bo ja zrozumiałam z pana wypowiedzi to, że wolałby pan, żeby te pieniądze były kierowane dla tych, którzy są zatapiani, a nie dla tych, którzy te wody odprowadzają. Ale właśnie chodzi o to, żeby zmniejszyć tą ilość wody odprowadzanej. I dzięki temu nie będą zatapiani, albo przynajmniej zmniejszy się ilość wody, która jest odprowadzana do odbiorników. W takich terenach, gdzie nie ma systemów kanalizacyjnych i
dotyczy to szczególnie takich sytuacji, kiedy mamy do czynienia z nawalnymi deszczami, kiedy ta woda no, przy zastosowaniu tych podstawowych systemów odprowadzania wody niestety nie jest w stanie przejąć tej ilości wody. Dziękuję. Jeszcze w tej sprawie. Bardzo proszę. Chodziło o skierowanie tych środków na tereny, gdzie taka reakcja wywoła skutek. To znaczy, no są obszary w Krakowie dość spore, gdzie nigdy tereny nie były zalewane, prawda? Więc chodzi o to, żeby skierować te środki na przykład w dorzecze Serafy czy Sudołu, tam gdzie mieszkańcy Krakowa są zagrożeni podtopieniami powodziami w przypadku nawalnych deszczów. Są takie przecież olbrzymie tereny w Krakowie, gdzie niezależnie od ilości deszczu, jaki spadł, powódź nie grozi. I obawiam się, że te środki zostaną skonsumowane przez tych ludzi, którzy chcą oszczędzić na podlewaniu ogródków, a nie w tych miejscach, gdzie to jest po prostu potrzebne. Myśmy o tym rozmawiali na komisji, to pytanie było zadawane, natomiast mnie nurtuje, czy... Bo pani odpowiedziała, że nie ma systemu weryfikacji w ten sposób, tak? Czy nie można dedykować tych środków w jakieś konkretne obszary? Jeśli tak jest, to proszę dopowiedzieć. Jeżeli nie, to musimy się postarać znaleźć taki sposób, ponieważ szkoda tych pieniędzy, krótko mówiąc. Dziękuję. Pani radna Maliszewska. Jeszcze pani dyrektor chwileczkę, bo może będą jeszcze inne pytania. W związku z tym pozwólmy innym też się zapytać. Pani doktor Maliszewska. Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. No, wydaje mi się, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby mieszkańcy terenów objętych zagrożeniem powodziowym budowali tego typu zbiorniki na deszczówkę i tym samym pomagali w tym, co jest główną ideą tego programu. Zebrać deszczówkę do pojemników określonych zbiorników, a nie żeby poszła w namokłą glebę i powodowała wylewania. Jest to chyba zrozumiałe, że w tych rejonach zainteresowanie powinno być, panie radny, największe i tam, jeśli spełnią warunki określone w regulaminie, nie będzie przeciwwskazań. Natomiast jeśli w innych miejscach ludzie pobudują tego typu zbiorniki i wykorzystają je, oszczędzając wodę wodociągową, to pożytek też będzie. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Pan radny Garda, bardzo proszę. Pan radny Pietrus. Oj, myślałem, że już skończymy sesję, ale widzę, że nie da się. Tak, faktycznie, bo strasznie mi się podoba ta uchwała. Dlatego nie mieszkam z tego, ta dyskusja tutaj na ten temat. Bo ja to, nie wiem, czy dobrze rozumiem, ale chciałem się dowiedzieć, bo to jest taka rzecz dość modna, prawda? To często się o tym mówi, żeby korzystać nie tylko do podlewania trawników, ale również jako druga woda po prostu nie wdzielana z wodociągów do używania różnych w miejscach w aktywności gospodarstwa domowego, prawda? Więc to jest jasne i o tym się dużo mówi i to jest dość modne. Tylko czy ja to dobrze rozumiem? Chodzi o deszczówkę przede wszystkim zrzutu z dachu chyba budynków, bo nie wiem, czy można systemy jeszcze dodatkowe w innej powierzchni. Więc tak sobie średnio pomyślałem 100-metrowy rzut budynku, 700 ml średnio od 600 do 900 około jest opad roczny, prawda? Więc jak się to przeliczymy, to tej wody jest dość mało, szczerze mówiąc, w porównaniu z tym problemem, który mamy w postaci zlewni wody. I też tutaj się nie zgodzę, że tylko tam wręcz odwrotnie, szczerze mówiąc, ta woda, żeby ta serafa najpierw wylała, to najpierw musi z tej góry zleć ta woda, którą mocno i podleje ten teren na dole. I zbieranie wody wyżej nie jest niczym złym w porównaniu z tym. Więc to nie ma w ogóle znaczenia tak naprawdę, gdzie się zbiera. Zawsze tej wody jest po prostu trochę za dużo w momencie, kiedy są te mocne opady. Natomiast czy ktoś w ogóle... Bo wywinął argument właśnie przeciwpowodziowy, wydaje mi się, że jest dość skromny. Tak powiem szczerze, że nie wydaje mi się, ponieważ stosunek powierzchni tych dachów 100-metrowych, kwadratowych do powierzchni całego obszaru, na którym ta woda spływa i spływa później do tych rzek, to chyba jest, szczerze mówiąc, bez znaczenia. Tak to oceniam. Natomiast co do używania, no to faktycznie jest to teraz modny temat i mam nadzieję, że zachęcimy mieszkańców do wykorzystania i ograniczenia swoich również opłat za wodę, do wodociągów. Bo również do podlewania to też nie jest ilość wody, która wystarcza na to, żeby podlać trawnik, więc proszę nie przejmować się. I tak będą niestety korzystać z wody i nie ograniczą tych kosztów, jeśli chodzi o podlewanie, bo tej wody jest po prostu za mało. Jak sobie popatrzymy na opady, faktycznie dobrze, że przynajmniej czerwiec, lipiec, sierpień są najwyższe.
najwyższe opady i wtedy jest najwięcej wody, natomiast na podlewanie raczej to dalej nie jest wystarczające, więc szczerze mówiąc, jak pada deszcz, to nie trzeba podlewać, a z reguły podlewać chcemy wtedy, kiedy nie pada deszcz, więc nie mamy zebranej tej wody, no więc to działa dwie strony. Dziękuję. Dziękuję. Nie, teraz pan Pietrus, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, ja mam pytanie następujące. Czy ten program obejmuje na przykład najzwyklejszą beczkę, którą ktoś postawi i będzie z rynny zgromadził tą wodę? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, czy ten program ma odniesienie do programu, jakie miasto zleciło na zewnątrz, chyba jeżeli pamiętam, do napisania programu dla całego miasta, jeżeli chodzi o politykę przeciwpowodziową, czy to w jakiś sposób ma odniesienie? I trzecie pytanie, są wymienieni beneficjenci programu i tak w szczególności chciałem zapytać, czy właściciele ogrodów działkowych, czyli tych altanek, też będą mogli być objęci tym programem. Tyle, dziękuję. Dziękuję. Pan Radny Szymański, bardzo proszę. Ja w odpowiedzi do pani radnej Maliszewskiej. No, naprawdę nie trzeba mnie przekonywać do oszczędzania wody i do inwestowania w technologie oszczędzające w środowisko. Przy czym my tu wydatkujemy jakieś środki publiczne, nie w tym celu, żeby ochraniać środowisko, bo na to nas niestety wciąż nie stać, w każdym razie nie w tym miejscu. To nie jest najbardziej pilna potrzeba, tylko żeby chronić osoby, które są poszkodowane co kilka lat, już teraz prawie co roku, w wyniku powodzi. I odpowiadając, nawiązując do wypowiedzi pana Gardy, właśnie mówię o tym, żeby inwestować, wspierać takie inwestycje w dorzeczach rzek, które wylewają. Mi nie chodzi o to, żeby dofinansowywać tego typu instalacje przy domach, które są zalewane po to, żeby ograniczyć ilość wody, która wpłynęła na działkę. To oczywiście jest za późno. W przypadku Serafy w tym roku brakło prawdopodobnie 20 minut opadów deszczu, żeby Serafa się rozlała w takiej skali, jak to było w 2010 roku. 20 minut. To jest naprawdę kilkaset domów. Gdyby ograniczyć odpływ z dachu czy z tych podwórek, które są wybetonowane, to mogłoby to zabezpieczyć. Nieraz to są kwestia minut. I tu warto inwestować, ale naprawdę tylko punktowo tam, gdzie trzeba, czyli w dorzeczach tych rzek, które wylewają. I oczywiście powyżej miejsc, które wylewają. Dlatego proszę, żebyście Państwo rozważyli, żeby nie kierować, jeśli to jest możliwe, nie kierować tej oferty do wszystkich, którzy chcą zaoszczędzić na wodzie służącej do podlewania ogródków, bo na to nas po prostu nie stać, na trwonienie pieniędzy w takich miejscach, tylko tam, gdzie my musimy reagować w sytuacjach zagrożenia. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa, pan radny Stawowy, no pan radny Pietrus, ale Stawowy najpierw. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, znaczy, ja jestem zaskoczony patrzeniem na Kraków z punktu widzenia problemu mieszkańców w okolicy Serafy. Naprawdę jestem bardzo zaskoczony, dlatego że Kraków to nie tylko problemy wylewające jednej rzeki, tylko problemy 100 cieków wodnych, które są zagrożeniem przy każdym większym opadzie. Mieliśmy zalanie na Prądniku Czerwonym 2 tygodnie temu. I to nie jest kwestia tego, żeby program uruchomić tylko wzdłuż i przy przeciekach wodnych, bo tak naprawdę zlewnią cieków wodnych jest całe miasto. Miasto ma takie, nie inne ukształtowanie geograficzne, że po prostu w całym mieście woda, która spada, gdzieś się zlewa, zlewa się zazwyczaj do rzek. Już od kilku lat Wydział Kształtowania Środowiska wydaje decyzje i opinie, gdzie się nakazuje budowę zbiorników, które odpowiadają utrzymaniu wody z dachu i z podjazdu pod domem. Tam wedle jakiegoś przelicznika, ten współczynnika chyba 0,1%. W związku z tym to nie jest nic nowego. Ja powiem więcej, jak się taką opinię dostanie i się pójdzie do kogoś, kto się na tym zna, to oni w ogóle uważają, że to jest za małe, że powinien być wskaźnik znacznie wyższy, ponieważ chwilowe przytrzymanie wody nie rozwiązuje problemu. To nie jest, panie Marcinie, tak, że jak przy Serafie dofinansujemy, to będzie w całym mieście lepiej. Nie będzie. Bo przecież Sudów wylewa między innymi dlatego, że od wielkiej wsi wszędzie woda zlewa się do tej rzeki, aż w końcu gdzieś jest wąskie gardło i ona wypływa. I to samo jest w całym mieście.
To samo jest problem z zamkniętymi zaporami, które zamykają wały przeciwpowodziowe na Wiśle. Chociaż one są zamykane automatycznie, jak woda opadowa dopływa do tych wałów. Gdyby przynajmniej część z nich zatrzymać na prywatnych posesjach, to wtedy ten problem się zmniejsza. Ja przypomnę, że do planów miejscowych dla południowo-wschodniego Krakowa, Kosocic, Rajska, Soboniowic, daliśmy taki warunek, że wszystkie budynki tam budowane powinny mieć nakaz zatrzymania wód opadowych w proporcji do powierzchni dachu i podjazdu na działce. Nie zagospodarowania, zatrzymania wód na działce. Dlatego, że zagospodarowanie polega na tym, że przyjmuje się założenie i to jest problem Serafy, że wybudowano dwa duże osiedla, które mają zlewnie i obwodnice, które mają zlewnie w tej samej rzece. Nikt nie liczy, ona jeszcze przyjmie. I jest to zagospodarowanie wody na terenie działki i w okolicy. To powinno być nie zagospodarowanie, tylko zatrzymanie. To zatrzymanie kosztuje od kilku do kilkunastu tysięcy złotych inwestora indywidualnego. W związku z tym powinniśmy to dofinansować, żeby jak najwięcej osób to zrobiło. I czym większe te zbiorniki będą, tym lepiej. Zresztą one są pod ziemią, więc nie stanowią problemów w codziennej egzystencji. Dziękuję bardzo. Dziękuję pan radny Pietrus, bardzo proszę. Jeszcze pan radny Sonik. No chyba rzeczywiście za szybko żeśmy poszli z tą sesją. Panie przewodniczący, szanowni radni, jeszcze chciałem dopytać, ponieważ beneficjantami są również podmioty gospodarcze, to chciałem zapytać o taką sytuację. W drodze postępowania wodnoprawnego może być sytuacja taka, że ktoś może się podpiąć do wód opadowych pod warunkiem, że wybuduje na swojej działce konkretny zbiornik retencyjny. W związku z tym ma przymus administracyjny do wybudowania takiego zbiornika. I mam pytanie, czy takie przypadki również podlegają refundacji, skoro i tak ktoś ma przymus administracyjny, żeby mógł w ogóle się wybudować. Bo no, dla mnie to byłaby sytuacja trochę niezdrowa, skoro ktoś ma się wybudować i musi wybudować zbiornik retencyjny, to wtedy rozumiem, że nie należy go dofinansowywać i go wykluczyć. A wydaje mi się, że tej uchwale takiego wykluczenia nie ma. Dziękuję. Dziękuję. Czy pan radny Sonik, bardzo proszę. Jeszcze mamy dwa punkty i trzeci do wprowadzenia Państwo, i głosowania. Panie radny Szymański, ja bym się prosił, żeby się zastanowić przed wyjściem, co pan przemyśleć w końcu pan mówi, bo później zajmuje to czas. Pan Stawowy mówi, ja mówię niepotrzebnie zupełnie. To może jeszcze pan powoła komisję, żeby sprawdziła na jakiej wysokości jaki dom leży i tak dalej, i tak dalej. Woda spływa z góry na dół i nie spływa tylko koło rzeki, więc takie absurdalne pomysły to wcześniej bardzo proszę pan przemyślał. Dziękuję. Znaczy ja rozumiem, że prawo grawitacji obowiązuje wszędzie, ale pan radny Szymański, bardzo proszę. Ja dziękuję bardzo za pouczenie, w jakim kierunku woda spływa. To ciekawa nauka, ja postaram się to przemyśleć następny raz, ale obiecuję panu, że będę lepiej przygotowany, przynajmniej w tym zakresie. Uczę się tak, z góry w dół spływa woda. No właśnie. To nie chodzi o to, że chodzi o jedną rzekę, panie radny Stawowy. To był przykład. Oczywiście wiem o Czerwonym Promniku, mówiłem o Sudole. W każdym miejscu, tylko mówię, że są takie przestrzenie czy powierzchnie w mieście, gdzie tego zagrożenia w takim stopniu nie ma, więc powinniśmy tam kierować, gdzie jest największe zagrożenie, tak? No, o to chodzi głównie. Jeżeli teraz, i podkreślam jeszcze to pytanie radnego Pietrusa, jeżeli jest przymus administracyjny, to czy musimy to dofinansowywać? Chociaż wiemy przecież doskonale, że jest tak mało tak niska ilość inspektorów budowlanych, że te przymusy administracyjne, te warunki nie są egzekwowane i to jest dla nas też problemem, tak? To znaczy, jeżeli by te nakazy administracyjne w przypadku budowy budynków były egzekwowane, to by tego problemu nie było, na przykład właśnie w okolicach akurat Złocienia, no ale to znam ten przykład, bo jest wybudowana wielka hala i pojawił się problem z odwodnieniem, pomimo tego zresztą, że ten inwestor postawił zbiornik, tylko nikt nie wie, czy jest napełniany. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Zamykam dyskusję. Panią dyrektor, proszę o odpowiedź i ustalimy termin składania poprawek. Nie będzie już dyskusji. To już...
Nie ja ją wywołałem. Proszę bardzo, pani dyrektor. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja może postaram się w skrócie odpowiedzieć, ponieważ tą zasadniczą część odpowiedzi, której chciałam udzielić, to właściwie udzielił już pan Grzegorz Stawowy, pan radny Stawowy, z uwagi na to, że no, jest kwestia związana z zabezpieczeniem przed powodzią. Oczywiście nie należy też tych systemów przeceniać. To nie są systemy, które mają rozwiązać sytuację powodziową czy zagrożenia powodziowego w Krakowie, ale one przyczyniają się, na pewno się przyczynią do tego, że ilość wody, która będzie odprowadzana do odbiorników, może się zmniejszyć. Zgodnie z obowiązującą dyrektywą wodną, która no, obowiązuje nas wszystkich i również wprowadzonych przez nas postępowaniach, my zalecamy, aby ilość wody, która jest odprowadzana do odbiorników, była taka, jaka była przed tym, zanim teren został zagospodarowany, czyli taka jak z terenów zieleni, czyli przy współczynniku 0,1. I to jest przez nas wprowadzane na bieżąco do wydawanych pozwoleniach wodnoprawnych, w opiniach do warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, w planach zagospodarowania przestrzennego. Również wnioskowaliśmy do MPWiK-u, który wydaje uzgodnienia w tej kwestii, żeby również ten warunek się znajdował. Natomiast ten cały program, o którym ja dzisiaj mówię, to jest taki ukłon w kierunku mieszkańców miasta Krakowa, że chcemy państwu pomóc w tym. Chcemy państwu pomóc właśnie w kwestii gromadzenia tej wody, ponieważ nie jest to proste. I ona, te systemy mają wodę, tak jak powiedziałam, gromadzić. One gromadzą stopniowo, czasem szybciej, czasem wolniej, wodę, która spływa nie tylko z dachów, ale również z terenu danej posesji. Także to no, ma się właśnie przyczynić generalnie do tego, aby no, przynajmniej w jakimś minimalnym stopniu no, ograniczać odpływ tej wody. Jeśli chodzi o gromadzenie, jeśli chodzi o podmioty, które są uprawnione do ubiegania się o przyznanie dotacji, nie możemy niestety wykluczyć podmiotów tych, które są ustawowo określone. Dlatego są wpisane i podmioty gospodarcze, i osoby fizyczne, i wspólnoty mieszkaniowe. Natomiast wysokość dotacji jest jedna, określona i ona nie ulega zmianie, bez względu na to, jakie koszty ponosi dany no, wnioskodawca. Spółdzielnie mieszkaniowe czy większe inwestycje, które są realizowane, one owszem posiadają pozwolenia wodnoprawne, one są obowiązane do retencjonowania wody na swoim terenie, robią to w różny sposób, gromadzą tą wodę w rurach, w zbiornikach. Taki zbiornik mały, jeden, może co najwyżej tylko no, w jakiś tam sposób zwiększyć tą ilość gromadzonej wody. Natomiast wysokość kwoty, która jest przyznawana różnym wnioskodawcom, na pewno nie ulega zmianie. Natomiast nie możemy dyskryminować nikogo. Dlatego jest to tak szeroko wprowadzone. Kwestia tego, o czym mówił pan radny Szymański, związana z tymi, żeby preferować w pewnym sensie pewne tereny. Prawda? No jest to kwestia kryteriów. Tutaj musielibyśmy to przeanalizować, bo to też jest rodzaj taki, że po prostu no, każdy musi mieć równe uprawnienia. Prawda? To takie ograniczenia, które wprowadzaliśmy przy innych programach, były zawsze kwestionowane. Dlatego nie wprowadzaliśmy tutaj takich ograniczeń. Natomiast no, można się nad tym pochylić jeszcze raz. Można jeszcze zasięgnąć opinii prawnej i wprowadzić na przykład kryterium takie, które będzie preferowało pewne tereny w mieście Krakowie, tylko trzeba je wyznaczyć, bo z tego co ja wiem, to tereny zalewowe nie są jeszcze oficjalnie wyznaczone. No my wiemy o tym, gdzie najczęściej te podtopienia występują, natomiast no, one oficjalnie nie są wyznaczone jeszcze. Także tyle tak z mojej strony. Dziękuję bardzo. Ogólnie. Proszę państwa, stwierdzam, iż Rada odbyła pierwsze czytanie projektu. Zgodnie z odpowiednim paragrafem statutu ustalam termin autopoprawek na 16 lipca, godzina 17. Ostateczny termin zgłaszania poprawek 18 lipca, godzina